Siema hokejowe świry i NAGL-owi maniacy. Już prawie tydzień cieszymy się z rozgrywek nowego sezonu NHL i zmagania, które do tej pory dostaliśmy, powoli się intensyfikują. Sezon nabiera rozpędu. Pierwszy pełny weekend z sezonem w Ameryce rozpoczyna się właśnie dziś i dostarczy nam nie lada emocji. Ale zanim na tym kanale zaczniemy regularnie omawiać znów to, co dzieje się w najsilniejszej lidze świata, to musimy skończyć pewien wątek. Wątek, który poruszaliśmy praktycznie od wiosny 2024 roku. Czas na duże podsumowanie. Wiecie dobrze, o czym mówię. Sprawa Polaka w NHL, Polaka w AHL, Polaka w najważniejszych hokejowych rozgrywkach na świecie czy to juniorskich, czy to seniorskich. Żyliśmy szansami Krzysztofa Maciasia na dużą rzecz, na mecze, jeżeli nie właśnie w NHL. No to być może na jej zapleczu. I trzeba sobie powiedzieć, nie udało się. Nie tym razem. Pytanie, które stawiam w tytule i pytanie, na które będziemy szukali odpowiedzi przez całe to wideo, jest następujące. Czy będzie jeszcze szansa? Jak zwykle na początku trzeba dla tych, którzy z naszym kanałem nie są na co dzień obeznani i ze sprawą Krzysztofa Maciasia oraz szansą, jaką dostał, trzeba im przypomnieć, przybliżyć, opowiedzieć o tym, o co w ogóle tutaj chodzi. A więc tak od absolutnych podstaw. Krzysztof Maciaś, polski napastnik, 20 lat, wyjeżdża za ocean. Zostaje zaproszony, dostaje kontrakt w ekipie Prince Albert Riders, liga WHL, jedna z trzech najlepszych młodzieżowych lig świata. Na upartego oczywiście możemy to rozszerzyć, jedna z pięciu, jedna z dziesięciu, nieważne. Tak czy inaczej, Krzysiek grał z najlepszymi. I grał bardzo dobrze, pokazał się w pierwszym sezonie właśnie w Prince Albert jako nieoczekiwanie dosyć jeden z liderów. Już w pierwszym meczu przecież strzelił gola, to rzadko przypominamy. W szóstym swoim występie w Prince Albert Riders zaliczył hat trika i wszyscy patrzyli na to z takim lekkim niedowierzaniem, bo to jednak gracz po pierwsze z Europy, po drugie no bardzo szybko zaczął z wysokiego C, bardzo mocno wszedł do Ligi WHL. A potem przyszły mistrzostwa świata elity, seniorska reprezentacja Polski, to też robiło wrażenie. I to wszystko złożyło się na to, że Krzysztof Maciaś dostał zaproszenie na obóz treningowy, obóz rozwojowy Florida Panthers, a więc mistrzów NHL. I na tym obozie zebrał na tyle pozytywne recenzje, że zaproszono go na kolejny etap, na obóz i turniej rookies, czyli potencjalnych debiutantów Florida Panthers. Tam wziął udział już w naprawdę rywalizacji z czołowymi talentami NHL. Zagrał w turnieju, co prawda rywalizacja składała się z trzech sparingów Florida Panthers. Krzysiek Maciaś dostał szansę tylko w jednym, ale wypadł tam pozytywnie, zaliczył asystę. I chociaż to wszystko nie sfinalizowało się kontraktem w ekipie Panther, co wydawało się i tak od początku mało realne, to po Maciasia sięgnięto w Charlotte Checkers, czyli w klubie współpracującym z Florida Panthers na poziomie AHL, czyli bezpośrednie zaplecze najlepszej ligi świata. A no więc Maciej znowu się spakował i poleciał do Charlotte, zmienił to chwilowe miejsce zamieszkania i tam przez około dwa tygodnie trenował i grał. Codziennie było to samo: trening i gierki, trening i gierki. I po tych dwóch tygodniach podziękowano mu. Powiedziano, że kontraktu nie dostanie, zresztą nie tylko jemu, a tam naprawdę szerokie grono zawodników zostało zaproszone. 16 razem z Maciasiem. Wyproszono, czy też powiedziano, że kiedyś się do was Odezwiemy, ale to nie jest ten moment. I teraz uzupełniając, bo już tą część przypominającą mamy za sobą. Dowiadujemy się o tym, że Charlotte Checkers nie mają miejsca, nie chcą Maciasia u siebie w składzie. Następną rzecz, jaką przyjmujemy do wiadomości jest to, że Krzysiek będzie grał w tym sezonie w Prince Albert Riders, czyli wraca do swojego macierzystego klubu, mówimy tutaj przynajmniej o ziemi amerykańskiej, kanadyjskiej, wraca do juniorskiej ligi. Jako zawodnik z już ukończonym 20 rokiem życia, a więc no, to są jego ostatnie podrygi wśród juniorów. I tutaj pierwsza ciekawostka. Nawet przez moment była taka obawa, czy jeżeli Maciasiowi nie pójdzie w Charlotte, tak jak to się stało. No, myślę, że nie pójdzie, nie poszło, to jest pewnie za mocne słowo, po prostu nie było tam miejsca. To też jest dosyć silny klub, silna drużyna z wieloma zawodnikami, z historią w NHL. No i po prostu ten poziom rywalizacji wykluczył udział Maciasia w sezonie AHL, przynajmniej na tę chwilę, bo o tym sobie powiemy za moment, ale była też taka obawa, jeżeli chodzi o ekipę Prince Albert Riders. Oni sobie już na tym swoim obozie treningowym bez Maciasia, testowali też kilku innych zawodników, też powyżej e, 19-letnich, z ukończonym 20-rokiem życia. I przez moment e, pojawił się taki znak zapytania, e, czy jeżeli Maciaś w Charlotte się nie załapie, to czy w Prince Albert na pewno będą go chcieli z powrotem. Ale no, tutaj szybko się zagadka wyjaśniła, gdy tylko Maciaś usłyszał e, w Charlotte, że nie dostanie kontraktu. To w Prince Albert już w przeciągu kilku godzin lokalna gazeta i też oficjalna strona klubowa opublikowały taki materiał, że his back, a więc wraca do nas. To było z takim wydźwiękiem, jakby Maciaś był bohaterem, liderem, kimś na kogo mocno czekano i ten Maciaś jest dla nich niezwykle ważny dla zespołu Prince Albert Riders. A uzupełniając jeszcze takie y, publicystyczne, dziennikarskie, insajderskie wiadomości, y, to przyznam Wam, że zawsze szukam jakichś wewnętrznych dojść, pracowników klubu, trenerów, skautów, y, ludzi, którzy zajmują się mediami i o ile w Prince Albert... Tacy ludzie są, tacy mocno hokejowi ludzie, którzy z pełną życzliwością udzielają pewnych informacji w dobrej wierze. No i jest to Kanada, więc można przypuszczać, że tam wszędzie po prostu hokej ma swoich oddanych sprawie fanów i pracowników też klubowych. Tak samo było z Florida Panthers. Podczas tych dwóch obozów z Krzyśkiem Maciasiem nie miałem problemu z tym, żeby uzyskać informacje, jakie treningi, jak mu mniej mniej więcej poszło, co dalej, jaka jest opinia, jakie są rzeczy dookoła tego się dzieją. Mnóstwo publikacji, czy to na stronie klubowej, czy na stronach sprzyjających fanowskich, jest z czego i było z czego czerpać. No to w przypadku tego ostatniego przystanku, czyli Charlotte Checkers. Kompletna dziura, jeżeli chodzi o hokej. I te lokalne, duże nawet ośrodki medialne w Charlotte, bo to przecież jest całkiem spore miasto. I klubowe podejście to bardzo oszczędne publikacje. Niemalże. Excelowskie, yy, drukowanie listy nazwisk, yy, protokoły same, nic, co mogłoby dać jakieś większe pojęcie o tym, co w zasadzie się dzieje na tym obozie treningowym u nich, yy, co będzie w kolejnych dniach, jak idzie poszczególnym hokeistom, nic takiego nie szło się dowiedzieć. Yy, podejrzewam, że yy, patrząc oczywiście na yy, gazety, patrząc na portale tamtejsze, też trudno było znaleźć jakiekolwiek informacje o tym, jakie są oczekiwania wobec Charlotte Checkers, co się tam cieka ciekawego dzieje. No nie, to tam w żadnej gazecie czy portalu nie było wręcz słowa o, o tej drużynie hokejowej. Nie żyje tam ten rynek lokalny ligą AHL i. Z tej perspektywy to może i dobrze, że Krzysztof Maciaś wraca do WHL. Będziemy wiedzieć więcej na pewno o nim w Prince Albert, aniżeli byśmy wiedzieli o nim w Charlotte. Chociaż pewnie jak zaczną się rozgrywki mecze, no to liga American Hockey League jest, jest dobrze pokazywana, jest telewizyjnie dobrze ograna, i tutaj jeżeli chodzi o czysto spotkania, to byśmy widzieli wszystko, co Maciaś robi na lodowisku. Ale cała reszta byłaby dla nas owiana mniejszą lub większą tajemnicą w ogóle nawet z samej rezygnacji z Maciasia przez Charlotte Checkers dowiadujemy się no właśnie nie przez oficjalny komunikat klubu, który tam troszkę był ale był spóźniony wobec naszych informacji, ale my w Polsce dowiedzieliśmy się dzięki wywiadowi na polsatsport.pl wywiad z Krzyśkiem Maciasiem przeprowadził Michał Białoński mój zresztą były współpracownik przede wszystkim, były szef z Interii, z tego miejsca pozdrawiam Michał może ogląda i dobrze, że ktoś z krzyśkiem porozmawiał, dzięki czemu dostaliśmy wiedzę na temat tego, co się będzie działo. A więc, jak już ustaliliśmy, Maciaś wraca do rozgrywek, które dobrze zna, do zespołu, który ma być jego zespołem, do trenera, który mocno na niego będzie stawiał. I tutaj warto przytoczyć słowa właśnie szkoleniowca Jeffa Truita, który o Polaku mówi tak. Wymagania są wysokie wobec zawodnika zagranicznego i są wysokie wobec 20-latka. On musi być w stanie to przyjąć, analizować siebie oraz analizować drużynę i rozpoznawać, co idzie dobrze, a co idzie źle. Musi być jednym z tych liderów, którzy potrafią widzieć grę. Ważną rzecz mówi trener Jeff Troit, ponieważ oczekiwania wobec Maciasia będą wysokie, a mam wrażenie, że będzie mu po prostu trudniej w tym sezonie. Dlatego, że po pierwsze, nie będzie już dla nikogo niespodzianką, co on potrafi, jak jest dobry i jakie są jego mocne, czy też słabe strony. No nie przychodzi już jako chłopak znikąd z dalekiej, odległej Europy na próbę, zobaczymy co on potrafi, bo przecież Prince Albert on zaczynał z niskich formacji i no dopiero te jego przebojowe pierwsze mecze tak go wywindowały jeżeli chodzi o, o Squad Riders i też o uznanie w całych rozgrywkach, bo tak to trzeba powiedzieć. Teraz będzie troszkę inaczej. Maciaś już zacznie i na pewno w czołowej szóstce napastników dostanie czas w przewadze, dostanie różne y, przywileje, ale też obciążenia. Wiemy, że każda drużyna z tych juniorskich, kanadyjskich rozgrywek może postawić na trzech zawodników z już ukończonym 20 rokiem życia, więc też wobec takich graczy są wymagania, są wyższe oczekiwania i no, stawiając na Maciasia. Y, Zajmuje jeden z tych slotów, z tych bardzo ważnych miejsc, więc już musisz dostarczyć tyle i tyle punktów, no bo inaczej to nam się po prostu nie opłaca. Taka, taka jest filozofia klubów, ona jest zrozumiała. To samo z zawodnikiem zagranicznym, też są limity i też Maciaś jeden z nich wypełnia, więc podwójny ciężar przypięty do nóg naszego polskiego, jeszcze bardzo młodego napastnika. A do tego wszystkiego, jakby było mało, to Maciaś przecież nie przygotowywał się z tą drużyną, z tymi kolegami, z partnerami z ataku. Jakie będzie jego zrozumienie właśnie w ofensywie, w ogóle całej taktyki i gry Riders, jeżeli Maciaś no więcej przepracował z składami potencjalnymi młodych graczy, którzy byli zaproszeni na obóz Panthers. Jeden, potem drugi, to już też były trochę inne osoby. Potem Charlotte Checkers, to to już zupełnie nie też inne ustawienia. I całe te wakacje czy też późne zakończenie wakacji wczesna jesień, to dla Krzyśka Maciasia były... Ciężkie obozy, on dawał z ciebie wszystko, ale w Prince Albert tego nie widzieli, nie mogli go też dostosowywać do swoich potrzeb. Maciaś będzie wchodził w rozgrywki WHL, bo te się już w ogóle zaczęły, bez niego Prince Albert wystartowali. Wystartowali słabo, osiągają mizerne wyniki, no tak to nazwę kolokwialnie, i Maciaś będzie wchodził z marszu. Taki, może nie roztrenowany, ale na pewno nie w pełnym zrozumieniu tego, co w tej grupie się działo przez ostatnie tygodnie. Co mówił trener dwa tygodnie temu, czy yy, miał jakieś ważne uwagi półtora tygodnia temu na jakichś zajęciach. Maciaś nie będzie tego wiedział, bo go nie było. Tutaj dodatkowa trudność dla niego, ale na szczęście. Krzysiek Maciaś to jest gracz inteligentny. To jest gość opanowany. To jest ktoś, kto powinien sobie z tym poradzić. Jak wspomniałem, Riders już ten sezon zaczęli, zanotowali w pierwszych sześciu meczach pięć porażek. Na tę chwilę, gdy widzicie to nagranie, to może być już sześć porażek w siedmiu meczach. No start fatalny. Tym większa presja powstaje na Krzyśku Maciasiu. On dołączył do zespołu w tamtym tygodniu, trenował już kilkakrotnie oczywiście z całym zespołem, ale w meczach tych numer 6 i numer 7 drużyny jeszcze wziąć udziału nie mógł, a to wszystko spowodowane jest faulem i zawieszeniem jakie liga czy zbiór Lig CHL nałożył na Polaka. Dwumeczowe zawieszenie przeszło z poprzedniego sezonu na ten obecny zgłoszono go do kadry, ale oczywiście tylko po to, żeby on, żeby to zawieszenie meczowe już się liczyło, żeby mu mogę kolokwialnie mówiąc odbębnić. I może to dobrze, że to zawieszenie się pojawiło, więcej czasu na aklimatyzację, na treningi, na zrozumienie się to o czym wcześniej mówiliśmy z pozostałą częścią zespołu. A teraz już zmierzając do konkluzji i do pytania, które zadajemy w tytule tego wideo, czy pojawi się jeszcze szansa, by Krzysztof Maciaś zagrał w NAJL? czy zagrał w AHL. I to nie jest pytanie łatwe. To jest pytanie skomplikowane, trudne i odpowiedź na nie też będzie złożona. Ponieważ załóżmy, że w Charlotte Checkers jest jakiś wysyp, kontuzji, dzieje się coś bardzo złego. Pierwsi ludzie, po których oni sięgają, jeżeli chodzi o kontrakty takie półamatorskie czy półprofesjonalne, lepiej byłoby rzec, to będzie filia z ECHL, ale także ludzie, których gościli na obozie treningowym. I mają nasz blisko Krzyśka Maciasia, z pewnością mają je w notesach właśnie w Charlotte Checkers. Więc jeżeli by pojawiła się taka okazja, szansa, jeżeli życie napisałoby jakiś taki scenariusz, który nierzadko się pojawia, bo to jest sport i kontuzje, y, zawieszenia, problemy kadrowe po prostu się w hokeju zdarzają, to nawet w tym sezonie Krzysztof Maciaś i AHL to nie jest rzecz niemożliwa. Wykluczam może NHL, bo tu już wiemy, że te kroki tu już nie brakuje jednego, dwóch, tylko trzech, czterech. Ale jeżeli patrzymy dalej, tak chyba powinniśmy robić długodystansowo czyli patrząc na zakończenie tego sezonu, to co będzie raczej w sezonie następnym to nie sądzę, żeby Krzysiek Maciaś dostał już zaproszenie na jakiś kamp do NHL. To znaczy, istnieje taka e, możliwość, jeżeli to by był Fenomenalne. sezon w wykonaniu Maciasia, jeżeli on by w WHL wystrzelił, przekroczył 80 punktów, czyli to zrobiłby dwa razy to co w poprzednim sezonie w swoim wykonaniu, tam było chyba 45 oczek. Teraz jakby było 80-90, to myślę, że tak, że jeszcze by jakieś zaproszenie było. Natomiast jeżeli tego nie będzie, co, jak już wam mówiłem, będzie mocno utrudnione, chociażby tym startem sezonu opóźnionym. Yy, Wykonaniu Krzyśka, no to liczyłbym tutaj raczej na od razu obóz AHL albo kontrakt od razu w AHL. To jest możliwe. To jest jak najbardziej w zasięgu Krzyśka Maciasia. Z pewnością nie kończymy jeszcze rozmów, nagrań, wideo i dyskusji na temat tego, co Krzysztof Maciaś może osiągnąć w Hokejowej Ameryce czy też Kanadzie. Bo nie powiedział Krzysiek ostatniego słowa. Jest jeszcze ten sezon w WHL niezwykle ważny. Na jego bazie będą podejmowane kolejne decyzje i przez niego i przez kluby, które są nim zainteresowane. A to, że to zainteresowanie było spore, pokazało to lato niezwykle y, trudne, ciężkie, pracowite po prostu dla Krzysztofa Maciasia. A my y, jako kibice tej sprawy, bo wielkie zainteresowanie wzbudziła cała seria filmów o Krzyśku o tym jak mu idzie, mamy Chyba obowiązek, ale też myślę, że po prostu po ludzku powinniśmy powiedzieć dziękujemy, Krzysiek, że mogliśmy żyć tymi nadziejami. Wspieramy Cię dalej, trzymamy za Ciebie kciuki. Mamy wobec Ciebie oczekiwania, ale przede wszystkim baw się dobrze i życzymy Ci udanego sezonu. A co będzie dalej, to się wszystko jak zwykle okaże. I teraz, gdy już sklasyfikowaliśmy sobie, omówiliśmy sytuację Krzysztofa Maciasia taką wejściową w ten sezon, możemy zakończyć ten wątek. To nie oznacza, że nie będą pojawiać się już materiały właśnie tylko o Krzyśku, ale to trochę znak i sygnał, że wracamy do tego naszego normalnego kontentu, czyli do głównie filmów o. Jeżeli tylko z Krzyszkiem będzie działo się coś wyjątkowego, to możecie być pewni, że ja o tym filmik nagram. No i jeżeli będzie jakiś półmetek sezonu, to też pewnie jakieś podsumowanie będzie mile widziane. A póki co, jeżeli zobaczyłeś ten film do samego końca, to znaczy, że było znośnie i że w miarę ci się podobało, więc proszę cię teraz, żebyś wynagrodził trud tego nagrania, dając lajka, like subskrybując nasz kanał. Zostawiając komentarz na powiedzmy sobie jakieś pięć słów, bo algorytm YouTube'a bardzo to lubi, ja Tobie już dziękuję, Fanie Hokeja i Enejjalowi Maniaku. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale.